Dzień dobry. Krzyś psuje ścianę. Tak. Tak to jest, że żeby coś naprawić, to trzeba najpierw to zepsuć. Słuchajcie, puściło nam tutaj... jak to nazwać? No, co pękła ściana, no. No. I Krzyś ją będzie naprawiał teraz. Także szykuje nam się tutaj remont mały, więc musimy wszystko przygotować. I to jest właśnie pierwsza część. Co to będzie w dalszym działaniu, to wam powiemy na dniach. I zobaczycie, natomiast dzisiaj właśnie tym się zajmujemy. Ja planuję iść poprzątać pokój tego małego ksiąciunia. Tak. Już sobie przygotowałam wszystkie rzeczy, które muszę poznosić. Także biorę się za sprzątanie. Tak, Mikołaj? Też byś mi pomógł. Dlaczego wyrzucasz wszystko z łóżeczka? Dlaczego? To jest fajna zabawa, tak wyrzucać wszystko z łóżeczka? Tak. Aha. Tam masz książeczkę? Dobrze, skoro Mikołaj się bawi, to ja się zabieram tutaj za ogarnianie paru rzeczy. Skończyłam jeden z projektów i wypadałoby mi tu po prostu posprzątać. Chociaż będę to tak robiła z doskoku, bo pewnie mały tam za chwilę zacznie marudzić, bo to jest za chwilę pora drzemki, więc na szybcika to będziemy robić wszystko. Słuchajcie, nadszedł czas, bo już wiosna pełną parą i potrzebuję zamówić na kleszcze coś dla psów. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj po prostu byłam przerażona. Któraś z psiaków miała takiego kleszcza. Głupia, ja jeszcze nie zamówiłam obroży. My zawsze używaliśmy tych obroży na kleszcze. Dajcie znać w komentarzu, co wy używacie. Biorąc pod uwagę, że pies śpi z nami w łóżku, no i cały czas bawi się z małym, więc on... Wiecie. Tak to mniej więcej wygląda, ale podzielcie się swoim jakimś doświadczeniem, ja i tak jakąś obrożę zamówię. Ale skoro mówię już o zamawianiu, to chcę się wam z wami podzielić pewną sprawą. Ponieważ dokładnie, słuchajcie, zapomniałam o tym wcześniej i dlatego przychodzę tutaj do was teraz. Zamówiłam bodajże 28 kwietnia, dokładnie, bo mam tutaj na Allegro, czekajcie. Już, czekajcie, już mam. 28 kwietnia, dobrze pamiętam. Bez sensu czekaliście, nie? Zamówiłam dwie rzeczy z Haxe. I jest to poduszka, taka wiecie, ciepła, ta elektryczna. Nie wiem, czy któraś z was używała poduszek elektrycznych, ale moja babcia zawsze mi dawała taką poduszkę, jak miałam postrzał. Wiecie, tak człowiek chodzi, to tylko taka poduszka ratuje. I ja zawsze używałam termoforu. To chodź tu dalej, chodź tu do mnie, chodź. Hops. No. Chodź tu. Dalej nie musi tu być. Alita też tu musi. Ja zawsze używałam termoforu, wiecie, wrząca woda do termoforu, no i tym rozgrzewałam, jak mnie brzuch bolał, bądź jak miałam przez pewien czas bardzo często zapalenie pęcherza, to tylko termofor przynosił mi ulgę. Ale kiedyś mi z tego termoforu pociekło. Dzięki Bogu woda była zimna. I tak się zastanawiam, że jakby woda była wrząca, a ten termofor by strzelił, no to poparzy wszystkich, którzy leżą dookoła niego. I stwierdziłam, że zamówię sobie poduszkę elektryczną. Z racji, że mam już aspirator, do nas termometr, dużo rzeczy z tego hak i zawsze jesteśmy zadowoleni, zresztą wy też, to pokażę wam tą poduszkę. O, wygląda to tak. Na stronie Haxe macie przegląd sklepu, co fajne, dodaje coś takiego, że możecie zamówić to online, bądź sprawdzić, czy w jakimś waszym najbliższym otoczeniu, na przykład w mieście, jest gdzieś dostępny stacjonarnie. Poduszka wygląda tak, tylko tutaj mamy byka, bo ma 6 temperatur, nie 3. Wygląda to w ten sposób, zobaczcie na to, jeszcze matki nie odcięłam, wszystko zostawiłam. Już ją testowaliśmy, no bo 28 kwietnia to trochę sobie czasu minęło i ona sobie tutaj leży. Widzicie, jaki miś. Mega się to nagrzewa, rozgrzewa. Ja za 2 tygodnie tak jeszcze będę miała jeden czas, kiedy będę bardzo potrzebowała tej poduszki, to wam zrobię taką recenzję tutaj, także oczekujcie i tutaj na vlogu coś więcej o niej powiemy. Natomiast super sprawa, ja w ogóle zawaliłam, bo mogłam kupić ją wcześniej. Wiecie, jak odkładałam małego do łóżeczka i łóżeczko było zimne, a on był mniejszy, to mi się mega rozbudzał. I ja stwierdziłam, że to byłby mega patent.
położyć taką ciepłą poduszkę, nagrzać miejsce łóżeczka, potem wziąć tą poduszkę i odłożyć go w takie cieplutkie miejsce. Wtedy nie rozbudza się przez ten zimny materac. Nie wiem, może Wam sprzedałam fajny patent, jeżeli macie problem, a może ktoś już ten patent wcześniej odkrył, to dajcie znać w komentarzu. No ale jak to ja? Jak już robiłam zakupy, no to nie mogłam kupić jednej rzeczy, tylko tak sobie przeglądam, patrzę i kupiłam coś takiego jeszcze. Czekajcie, ja Wam powiem, ile to kosztuje. Nie, zgasiłam sobie ekran, a ja tutaj wszystko mam. Poduszka, 90, stówkę, gdzieś około, w zależności gdzie kupujecie, no bo to wiecie, różni sprzedawcy, różna cena, ale ja dałam akurat stówkę i to kosztowało 139 zł. Co to jest? To jest taki, o, po polsku, z tej strony po polsku będzie mi łatwiej, aparat do elektroterapii. Gdy Wam coś boli, rwa kulszowa, wiecie, kręgosłup, barki, cokolwiek, to to działa na zasadzie takich prądów. Jak się jedzie do Ciechocinka, to tam takimi prądami strzelają. Ja wiem, ja słyszałam i ja jestem na bieżąco, a ja to mam w domu. Także Ciechocinek w domu. Bolała mnie noga po tym rozwożeniu naszym tej ziemi i wszystko, żeśmy, wiecie, przerzucali i przeszło. Ale jeszcze muszę sobie coś kuku zrobić i przetestować to jeszcze raz, a spokojnie przy dziecku to ja sobie co chwila kuku robię i Wam dam znać, bo Krzysia przestał boleć tutaj, wiecie, barki, a mnie ta noga, ale to jeszcze jest do potwierdzenia. Natomiast, wiecie, to jest coś takiego jak te na AliExpress cudowne rzeczy, że jak sobie poprzyklejacie tutaj sześć, to będzie sześciopak, nie? I takie, to coś takiego tylko lecznicze po prostu. No, ale to Wam damy znać jakby taką szerszą recenzję, opowiemy o tym za gdzieś tydzień, no końcem miesiąca wydaje mi się, że już wszystko będziemy wiedzieć, bo wiecie jak to my zawsze sobie musimy potestować, zanim ostatecznie powiemy, ale ta poduszka to jest taki hit, że musiałam powiedzieć Wam wcześniej. No to pierwsza rzecz, druga rzecz, powiedzcie o kleszczach, trzecia rzecz, może mieliście, używajcie, to też dajcie znać. I jeżeli ktoś zna patent z poduszką i łóżeczkiem, to też niech podzieli się, że na przykład miałam rację. Chociaż już nie jest mi dane to przetestować, bo już młody śpi gdzie bądź. Więc to wszystko mija, moi drodzy, te przesrane momenty, gdzie dziecko, jak saper odkładasz to dziecko do łóżeczka, to w końcu minie i będzie spało nawet na dywanie. Ja jeszcze nie doszłam do momentu na dywanie, natomiast łudzę się, że kiedyś mój dzieć odziedziczy po tatusiu taką możliwość, że jak tylko głowę położy, to już śpi. O, tu już. O, no. Tak robi Krzysiu, mam nadzieję, że nasz syn będzie miał tak samo. My właśnie się zbieramy na urodziny. Tutaj Wam daję przebitkę, jaki zarobisty balon znaleźliśmy w Pepco. Jedziemy z tortem. Jeszcze jedna rzecz. Tam są wszędzie zabawki. Zobaczcie, jakie mi loki wyszły na gumce. Wow. Widzicie to? Nice. Dobra. Zrób mi kipa, papa. Jedziemy, tak? Mamy wszędzie worki, bo remont w trakcie. Także robimy pa, pa, pa i do zobaczenia. Taki balon. Jedziemy na urodziny. Tak, Mikuniu? Mikuń zadowolony. Może zaśnie. Bo wypadałoby, przydałaby się nam jakaś dżemka. Dobra, może sobie wziąć? Teraz już wezmę mój ujedzony. To mogę wziąć? Tak.